Rywalka na pewno bardzo trudna, utytułowana i tutaj trzeba się sprężyć na 100, nawet nie 110, 150%. Piotr, jak przewidujesz, czy Agata jest w stanie tutaj nawiązać równorzędną walkę z tą rywalką? Myślę, że Agata jest młodą zawodniczką, ona tutaj nie odda łatwo skóry, a tym bardziej, że ostatnio po ostatnich ciężkich startach w Mistrzostwach Europy, w Mistrzostwach Świata złapała to doświadczenie. I tutaj może być naprawdę ciekawie, a tym bardziej, że Agata jest jokerem wśród Unii Racibórz, także może zdobyć kolejny dodatkowy punkt dla tej drużyny. Nasza zawodniczka często walczy bez kompleksów. Tutaj akcja, wejście w nogi, ajaj, no jak sędzia zapunktuje, 1-0 dla zawodniczki z Unii. Protestują trenerzy z Wrocławia, bo tam będzie takie protest, było troszeczkę tak odkręcenie. Zaraz sędzia tutaj sprawdzi na tablicy, jak było. Zaraz zobaczymy, sam jestem ciekawy, jaką sędzia podejmie decyzję. Ale sędzia bardzo też tutaj znany, utytułowany, Bartosz Dorociak, on jest takim też sędzią odpowiednim na tym miejscu. Nie ulega żadnym wpływom, żadnym decyzjom wśród trenerów. Zobaczymy, co on tutaj zobaczy. Ale mówiliśmy, że Agata Walerzak, młoda zawodniczka, nabrała tego doświadczenia w tych ostatnich trudnych turniejach, trudnych walkach. No i dzisiaj bez kompleksów. Ta pierwsza akcja i miejmy nadzieję, że ten protest okaże się nieskuteczny. My mówimy tutaj jako przedstawiciele gospodarzy, że nasza zawodniczka prowadzić będzie 1-0, a to tylko spowoduje, że ta walka nabierze dodatkowych rumieńców i to Jessica Blaszka będzie musiała gonić wynik. Jeszcze cały czas czekamy. Zobacz, Grzegorzu, 10 sekund, tak? 10 sekund na tablicy, a już mamy tutaj naprawdę bardzo mocne emocje. Jak to się zakończy? Oj, co to będzie za 5 minut? Zobaczymy, chyba że walka się skończy wcześniej, przed czasem, ale 10 sekund i naprawdę już tutaj ciekawe widowisko. To może być naprawdę najciekawsza walka tego wieczora w Raciborzu. Ten początek naprawdę zaostrzył nam apetyt na zapasy przez duże Z w wykonaniu obu zawodniczek. Przypomnimy, proszę Państwa, że po pierwszej walce prowadzą gospodarze MKZ Unia Raciborz, AZ Suprom Wrocław 3-1. No i teraz na pewno drużyna gości będzie chciała ten wynik zniwelować albo nawet odrobić straty. No i cały czas jeszcze czekamy na ten protest. Tutaj mamy jakieś problemy chyba techniczne z monitorami. Tak to, proszę Państwa, wygląda. Ale czasami tak to jest, jak to się mówi, złośliwość rzeczy martwych. Trochę nam się ta przerwa przeciąga. Teraz Agata Walerzak nawet dostała od swojej trenerki Sylwii Bileńskiej jakiś ręcznik, by także Jessica Blaszka, aby tutaj cały czas utrzymywać odpowiednią temperaturę ciała i być w pełni skoncentrowanym. No i cały czas, proszę Państwa, czekamy, jak ten werdykt, jak ta pierwsza akcja zostanie ostatecznie punktowana. Już sędzia tutaj, widzę, obejrzał, idzie na matę, wraca, daje tak punkt jest. Agacie. A ja myślę, że z tego względu, że po prostu ta akcja, która wykonała Honelerka, była za matą i dlatego jest punkt dla Agaty. Mamy 1-0 na tablicy i 10 sekund walki. I wracamy za moment do walki. Jeszcze poczekamy, aż na obu monitorach wyświetli się odpowiednia grafika, czyli w stronie czerwonej, w tym narożniku Agata Walerzak, MKZ Unia Raciborz, a w narożniku niebieskim Jessica Blaszka, AZ Supra Brokers. I za chwilę będziemy mogli ponownie przystąpić do rywalizacji i wielkich zapaśniczych emocji. Gospodarze trochę później inaugurują ten sezon, już kilka spotkań za nami i ten drugi sezon PWPW KLZ pokazuje, że w tym roku jest znacznie lepiej, znacznie ciekawiej, znacznie trudniej, bowiem sporo znakomitych zawodniczek i zawodników przyjęło zaproszenie od naszych polskich klubów, reprezentuje kluby naszej ligi i to ma od razu przełożenie na poziom sportowy, jak i w tych pierwszych spotkaniach. Możemy obserwować zarówno w telewizji TVP Sport, jak i dzięki relacjom internetowym w Sportzonie. No ale jeszcze czekamy na... I wiadomo, dzięki sponsorom, którzy tutaj się przyczyniają, że ta liga może powstawać. Tak jak tutaj właśnie PWPW
Raciborskie też tutaj, raciborscy sponsorzy, którzy pomagają też w organizacji tego przedsięwzięcia. Oczywiście, to jest duży plus i to na pewno jest dźwignia tego projektu pod nazwą PWPW KLZ. Drugi sezon, plany są naprawdę bardzo ambitne, żeby to wszystko rozszerzyć nawet na Europę, stworzyć Ligę Mistrzów, no ale skupmy się na tym, co tu i teraz w Raciborzu, w hali Arena Rafako. Już powoli wracają oba te grafiki już mamy na monitorach. No tak. I to bardzo ładnie brzmi. 10-1-0 dla Agaty. Kibice gospodarzy, bowiem na świetnej tablicy prowadzi ich zawodniczka 1-0, ale to początek. 13 sekund, 1-0 prowadzi Agata Walerzak. No i teraz bardzo czujnie jedna i druga starają się tutaj o jakiś dobry uchwyt. Nasza zawodniczka teraz spokojnie, no próbuje. No i tutaj zawodniczka z Holandii w barwach Wrocławia wybrała rękę Agacie, tutaj napór jest i właśnie tak jak już widzimy, tutaj sędzia pokazuje pasywność dla Agaty, gdyż ona wycofuje się do tyłu, ale też zawodniczka tutaj z Holandii nie próbuje, no. Ale mimo wszystko sędzia pokazuje, że no Agata idzie do parteru, no i szansa przed zawodniczką z Wrocławia na odrobienie strat w tej walce. Ale klucz zapina tutaj klucz w parterze. Jak Agata do tego tutaj, oj, zobaczymy, jakiś taka... Na razie broni się bardzo umiejętnie, nic z tego nie powinno się wydarzyć. Tak. Jest góra, widocznie Agata punktu. Była przygotowana na to. Tutaj chyba pani trener zwróciła uwagę, że taki klucz może być zapinany, bo widzimy, że Agata dobrze to wybroniła. Nie dała zawodniczce dojść do tego chwytu. Podoba nam się na razie Agata Walerzak. Mamy zabraną nogę. Oj, tutaj zawodniczka wycofała nogi z Wrocławia. Próbuje obejść. Sędzia powinien przenieść walkę do góry, jeżeli nic nie będzie się działo. Agata przytrzymuje nogi tutaj tak, żeby zawodniczka z Wrocławia nie mogła obejść, nie mogła zdobyć tych punktów. Tak, sędzia przerywa walkę i znów podnosi w stójce. Obie zawodniczki za moment będą walczyć ponad półtorej minuty tej walki za nami w kategorii 48 kg. I kolejna próba. Już Agata trzeci raz próbuje tę nogę zabrać. Oj, próbuje wstać. Do zawodniczka mocno dociska tutaj tułowiem do maty Agatę tak, żeby ona nie mogła wyjść głową, żeby nie mogła obejść zawodniczki. I kolejna przerwana akcja. Jeżeli sędzia widzi, że nic się nie dzieje, że nie ma możliwości wykonania akcji z jednej i z drugiej strony, przerywa, podnosi walkę do stójki. No i teraz próba zawodniczki z Holandii. Wybrała pas, przerzuca tak. Zawodniczkę z Raciborza i zdobywa tym punkt. Tak, akcja skończyła już się poza zoną, 1-1, ale trzeba przyznać, proszę Państwa, że Agata Walerzak bardzo dobrze sobie w tej pierwszej rundzie poczyna. No co tu dużo mówić, z bardzo utytułowaną rywalką i możemy być naprawdę zadowoleni z jej występu. Widzimy cały czas tutaj, ciężko cokolwiek innego opowiadać jako walce, bo cały czas coś w tej walce dzieje. Widzimy młoda zawodniczka Agata, niby dużo słabsza, jeżeli chodzi na papierze, a tutaj naprawdę walkę podejmuje bardzo mocno. Kolejna próba wybrania nogi, zawodniczka z Holandii próbowała przerzucić Agatę, ale próba nieudana. Oj, i zawodniczka z Holandii zdobywa dwa punkty, obchodzi Agatę i Agata teraz musi bronić się w parterze, a zawodniczka z Wrocławia próbuje zrobić akcję. Próbuje wykonać klucz, pół Nelson, taki można powiedzieć chwyt z młodzików, ale czasami też można zawodnika na niego zaskoczyć. Akcja przerwana, walkę zobaczymy po raz kolejny w stójce. 3-1 dla zawodniczki z Wrocławia. Wyszło ogromne doświadczenie Holenderki w tej ostatniej akcji. No nie była w stanie Agata się wybronić i po pierwszej rundzie prowadzi reprezentująca AZ Supre Brokers Jessica Blaszka z Holandii 3-1 na punkty, ale na pewno wynik jest jeszcze tutaj sprawą otwartą. Przez te 2-2,5 minuty bardzo dobrze pod względem taktycznym walczyła zawodniczka z Raciborza. Potem, nie wiem, jakiś moment dekoncentracji, albo po prostu no, trzeba oddać Jessice, że jest no, świetną zawodniczką i ona też potrafi walczyć i ona też potrafi kontrować i zdobywać punkty. No, ona tutaj też jest doświadczenie, tutaj posiada, także nie będzie tak łatwo oddawać takich punktów. Wejście w nogi, ona wie, co ma robić. Musi obejść, zdobyć punkty z akcji Agaty. Trochę pozwoliła się Raciborzance wyszumieć
tej pierwszej części, pierwszej rundy, no a potem... Ale cały czas widzimy, Agata tutaj tak bardziej szybko tutaj pracuje, a jednak kontroluje tą walkę Jessica. No i ona wygrywa. I zobaczymy, jak ten wynik się zakończy. Mamy jeszcze 3 minuty, druga runda przed nami. Na pewno Agata tanio skóry nie sprzeda i do samego końca będzie tutaj starała się walczyć o pełną pulę. O mamy wejście w nogi, teraz wejście w nogi. Ale jednak coś brakuje jeszcze tego wykończenia. Stara się tutaj Agata dojść do boku, wynieść zawodniczkę, wynieść Jessicę, ale jednak ona też tutaj jest bardzo silna. Już próbuje obchodzić i kolejne 2 punkty z akcji Agaty, ale tutaj Jessica zdobywa punkty, dlatego że ją obchodzi. Bardzo ładnie to Holenderka zrobiła, trzeba przyznać. Inicjatywa w pierwszej części tej akcji należała do zawodniczki Unii, no ale wyszło po raz kolejny doświadczenie i no co tu dużo mówić, chyba jeszcze większe umiejętności rywalki Agaty Walerzak i ona już w tym momencie po 4 minutach prowadzi 5-1. 2 minuty na odwrócenie jeszcze w tym pojedynku i robienie strat przez reprezentantkę. No, tutaj też mamy zawiniętą nogę przez Agatę, ale czy ona obejdzie tutaj, no tak dziwnie się troszeczkę zaplątały się śmiesznie zawodniczki, jak to się skończy. A i kolejne 2 punkty dla Jessiki. No i musi Raciborzanka uważać, żeby tutaj się ta walka nie skończyła przez porażkę, przez przewagę techniczną, bo sukcesywnie, powolutku, ale mozolnie zdobywa te punkty i wynik już naprawdę 7-1. Już naprawdę się groźnie. Ciężko do odrobienia, musi Agata zmienić taktykę walki. Tutaj też widzieliśmy, spoglądała na swojego kolegę, trenera w klubie, Arkadiusza Szeje, coś jej tam podpowiadał, zerknęła na niego, czy zmieni swoją walkę, swój styl, czy podejdzie, spróbuje czegoś innego, może jakiś rzut tutaj punktowany za 4 punkty by mógł ją podratować i kolejne jakieś sprowadzenie, czy cokolwiek, żeby móc wyrównać wynik lub wygrać przewagą. Widzimy już tutaj bezradność wśród Agaty, już zawodniczka wie, że została jej minuta, kontroluje, walczy tutaj w dystansie, już widzimy Jessica nie podejmuje żadnych sama prób, ale znowu kolejna akcja wśród Agaty, wejście w nogi, ale Jessica próbuje obejść, no i jej się to udaje. Mamy już wynik 9-1 dla Jessiki, reprezentującej AZS Supra Brokers. No i naprawdę Holenderka jest coraz bliżej wygrania no tej walki. Jeszcze tutaj widzimy zabranie ręki techniczną. Dobrze, że sędzia to przerwał, mówię dobrze, dla reprezentantki Unii Racibórz. Bo mogło być no, różnie w tej akcji. Pół minuty jeszcze próbuje Jessica, żeby wygrać tą przewagą, żeby zdobyć 4 punkty dla swojej drużyny. Zobaczymy tutaj na razie akcja w parterze, czy będą jakieś punkty, czy uda, nie. Teraz ja bym podszedł taktycznie do tego, jeżeli chodzi o Agatę, wybronić już tego wyniku, bo już ciężko będzie cokolwiek zrobić, a Jessica musi atakować, żeby zdobyć tą przewagę i 4 punkty dla swojej drużyny. Zostało nam 10 sekund walki. Już tylko tutaj pozostaje Jessice atakować, a Agacie... Niepotrzebnie Agata. Jeszcze tutaj akcja, wybranie ręki i próba położenia na łopatki. 6 minut. Nie zdążyła. Ale mamy przewagę techniczną. My widzimy 11, 1, 10, 10, 0. Proszę Państwa. Jak tutaj, jeszcze tutaj widzę, że... Jakieś pretensje wśród trenerów, ale widocznie niepotrzebne. Sędzia nie ma tych możliwości, walkę wygrywa Jessica Blaszka. Przepraszam, 11 punktów musi być, żeby była przewaga. Także wygrywa w stosunku 3-1, a przewaga techniczna to 12 punktów. Musi być 12 punktów przewagi, jeszcze tutaj konsultujemy to.